dzisiaj w Kruszwicy, 25 stycznia, firma Bejo z firmami partnerskimi takimi jak Arvensis, BASF, Bioagris, Copert, H2O, Omnivent. Zorganizowaliśmy spotkanie dla producentów cebuli, marchewki i pietruszki. Na spotkaniu były poruszone tematy cebuli czerwonej, żółtej, nowych odmian, nowych form produktowych takich jak Bimox. Rozmawialiśmy też o pietruszce i nowych odmianach hybrydowych, o marchewce do segmentu wczesnego, świeżorynkowego, do przechowania i również o marchwie do przemysłu, o wysokich parametrach suchej masy i pod kątem plastra. Słowem wstępu chciałbym troszeczkę powiedzieć o nowościach oraz zmianach na rynku właśnie w uprawie cebuli. Wchodzimy już w nowy sezon, gdzie sprzedaż nasion już się rozpoczęła. Widzimy zmiany na rynku, które są spowodowane właśnie zawirowaniami pogodą. Dzięki temu widzimy bardzo duże zainteresowanie odmianami w typie hiszpańskim, w typie amerykańskim, ze względu na ten mocniejszy system korzeniowy oraz dzięki temu, że ubiegłe lata dostarczają bardzo wysokich temperatur. Z naszego portfolio bardzo dużym zainteresowaniem w tym roku cieszą się hybrydy właśnie odmian hiszpańskich i amerykańskich, które mają zdolność również przechowalniczą, posiadają mocną łuskę i można je również sprzedawać na świeżym rynku. Do takich odmian zaliczamy znaną już Państwu odmianę Sedone, która sprawdziła się od wielu lat zarówno tu na Kujawach, jak i w innych rejonach naszego kraju. Odmiana właśnie w typie amerykańskim i hiszpańskim, która ma zdolność przechowalniczą nawet tutaj do marca. Mocna łuska nadaje się pod świeży rynek. Jedną z nowszych odmian, którą posiadamy od ubiegłego roku sprzedaży, jest odmiana Croquette, która również szturmem weszła na nasz rynek. Jest to odmiana w typie właśnie Sedony, lecz jeszcze z większą zdolnością przechowalniczą i jeszcze o bardziej mocnej łusce, plonem również tutaj dorównująca właśnie do Sedony. Jeżeli chodzi o nowości, które w tym roku wprowadziliśmy, mamy również odmiany Wenecję oraz Veletę. Są to również hybrydy właśnie w typie amerykańskim i hiszpańskim o podobnych parametrach właśnie jak Sedona oraz Croquette. Dużym zainteresowaniem cieszą się również odmiany w typie Rheinsburger z domieszkami tej krwi południowej. Znany Państwu Hightune, który jest już od kilku lat na rynku, cieszy się z roku na rok coraz większym powodzeniem właśnie dzięki tej domieszce krwi południowej genów włoskich, co powoduje mocniejszy system korzeniowy, gdzie w miesiącu lipcu oraz sierpniu, gdzie mamy wysokie temperatury, niedobory wody, sprawdza się o wiele lepiej jak czyste Rheinsburgery. Posiadamy również od tego roku nową odmianę, również odmianę Rheinsburger z domieszką tutaj krwi południowej, odmianę Haisinger. Haisinger charakteryzuje się tym, że mamy bardzo długie przechowanie, tak jak w czystych Rheinsburgerach, jak standardowym Armstrongu czy też Heibelu, ale ten system korzeniowy jest mocniejszy. Jasna łuska, bardzo twarde cebule pozwalają właśnie na ten długi okres przechowalniczy. Z tego miejsca chciałbym podziękować za dużą frekwencję, obecność, za udział aktywny i pytania dla prelegentów. I również chciałbym podziękować producentom i życzyć im dobrego sezonu w roku 2024. Jeżeli chcecie więcej informacji, zapraszam do obserwowania nas na fanpage'u Ewa Żywnicko i na stronie Bejo Zatem.